Łukaszenka zagwarantował sobie możliwość wprowadzenia broni atomowej. Natomiast Chiny oficjalnie wprost poparły Rosję. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam polecić Bądź na bieżąco Ekstra, gdzie Ania zrobiła właśnie film na temat jej rozmowy z kilkoma osobami z Kijowa. Jak się okazuje, z pomocą również trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, bo jest mnóstwo naciągaczy. Rozmawialiśmy z ludźmi z Kijowa, którzy twierdzili, że są w ciężkiej sytuacji, a później wyszło, jak wyszło. Cywilom trzeba pomagać. To jest chyba jasne dla każdego. Ale wysyłanie pieniędzy na nieznane konta, kiedy robicie to po prostu w emocjach, może zaszkodzić nie tylko wam, ale i właśnie tym potrzebującym. Więc róbmy to z głową, ale może nie będę dwa razy gadał na ten sam temat, na który Ania się już wypowiedziała. Tutaj klikajcie, macie cały materiał, a my już lecimy z pierwszym tematem. Na Białorusi przeprowadzono w niedzielę referendum, w którym, jak podaje Centralna Komisja Wyborcza, 65% głosujących miało poprzeć zmiany w konstytucji, a jedna z nich zakłada odrzucenie przez ten kraj statusu państwa wolnego od broni jądrowej. Białoruska Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła w nocy z niedzieli na poniedziałek wstępne wyniki referendum w sprawie zmiany konstytucji. Frekwencja miała wynosić 78,6%, a przeciwko zmianom miało być tylko 10% obywateli. W czasie referendum obywatele odpowiadali na jedno pytanie: czy zgadza się pan na zmiany i uzupełnienia Konstytucji Republiki Białorusi? Możliwe odpowiedzi to tak lub nie. Według zapowiedzi białoruskiego reżimu nowa konstytucja ma ograniczyć władzę prezydencką i umożliwić bardziej zrównoważone zarządzanie krajem. Tymczasem zdaniem krytyków projektu zmiany są głównie kosmetyczne, a Aleksander Łukaszenka zdoła zachować pełną kontrolę nad systemem politycznym. Do konstytucji wprowadzany ma zostać też nowy organ, ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy. Jest on porównywany do równoległego parlamentu i niewykluczone, że jego przewodniczącym zostanie również Łukaszenka. Zmiany ograniczają liczbę kadencji prezydenckich do dwóch, ale wyzerowują dotychczasowe 6 kadencji Łukaszenki. Opozycja nie uznaje legitymacji głosowania przeprowadzonego w warunkach represji. W referendum przegłosowano też zmianę, która zakłada usunięcie z artykułu 18 białoruskiej konstytucji zapisu o neutralności nuklearnej Białorusi. To oznacza, że po raz pierwszy po upadku ZSRR na białoruskiej ziemi będzie mogła znaleźć się broń jądrowa. Referendum zostało uznane za ważne, bo według reżimu białoruskiego wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Generalnie jak to dumnie brzmi, nie? Że Białoruś jest taka bardzo demokratyczna, że postanowiła zrobić referendum, w którym ludzie zagłosują, jaką wersję konstytucji chcą. Tylko jak o tym tak bardziej pomyślimy, no to dajemy w ręce ludzi decyzję o tym, czy powinniśmy być zagrożeniem atomowym, czy też nie. Czy powinna być ta broń atomowa, czy też nie. A demokracja ma to do siebie, że jednak głosuje większość, która nie tylko nie ma za dużego pojęcia o polityce jako takiej, to domyślam się, że o broni atomowej, generalnie o militariach, o współpracy militarnej różnych krajów też wiedzą niewiele. Mimo wszystko i tak możemy chyba podejrzewać, że to referendum nie zostało przeprowadzone w sposób najuczciwszy, że tak to bym powiedział. I to nieistotne, czy po prostu zliczali tylko te głosy, które chcieli zliczać, czy wynik już mieli w ogóle zaplanowany wcześniej, czy po prostu zadziałali wprost demokratycznie, najpierw robiąc totalną propagandę, że jest to konieczne, a później zachęcając do tego ludzi. W każdym razie na pewno możemy się domyślać, że było to zmanipulowane w ten czy inny sposób, ale już odbiegając całkowicie od tego, czy to było demokratyczne, czy to po prostu zwykła decyzja Łukaszenki albo Putina, bo raczej to Putin tutaj bardziej miesza niż Łukaszenka,
No to jedno jest pewne. Rosja już się szykuje do tego, żeby w Białorusi postawić swoją broń atomową, swoją broń nuklearną i wprost grozić już Zachodowi. I spoko, Rosja i tak do tej pory miała broń atomową, a Białoruś i tak od dawna chyba wielu uważało za województwo Rosji, przynajmniej od czasu, kiedy Łukaszenka został okrzyknięty nie prezydentem, bo ponoć sfałszował wybory, okej? Okay? Ale nigdy tej broni nie było aż tak blisko naszych granic, co już jest po prostu dość niebezpieczne. I to nawet jeżeli... I to czy chodzi o to, że Łukaszenka może mieć łatwość w przyciskaniu czerwonego przycisku, chociaż jeszcze nikt tego nigdy na całym świecie nie zrobił, a broń atomowa nie jest od dzisiaj, nie jest od dziesięcioleci, znaczy jest chyba od dziesięcioleci, ale nie jest od 10 lat, tylko jest od 100. No ale może też tak być, że nie wiem, awarię będzie miał na przykład, czy coś. W każdym razie zagrożenie jest, bo jeszcze nigdy nie mieliśmy aż tak blisko siebie kogoś z bronią atomową i to w dodatku kogoś, kto jest dla nas bezpośrednim wrogiem. Przecież doskonale wiemy, jaka jest narracja białoruskich mediów w stosunku do polskich. No niezbyt przychylna, dlatego faktycznie mamy czego się obawiać, tym bardziej, że wróg się szykuje coraz większy i choć w naszych mediach nam wmawiają, że Putin traci przyjaźnie, traci sojusze i nikt poza tam paroma osobami go nie wspiera i generalnie to zaraz ktoś mu wbije nóż w plecy, bo tak bardzo nienawidzą go, no to Rosja, Indie i ta nieszczęsna Białoruś bardzo go wspierają. A takie Chiny na przykład to wręcz oskarżają o ten cały konflikt USA, a nie Putina. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin zasugerowała, że to USA i NATO są winne wojnie na Ukrainie. Powodem jest nieuznanie obaw Rosji w związku z możliwym dołączeniem Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Amerykańska polityk Tsuli Gabbard w dniu ataku Rosji na Ukrainę napisała w mediach społecznościowych, że tego cierpienia można by było uniknąć, gdyby administracja Joe'ego Bidena i NATO po prostu uznała obawy Rosji w związku z możliwym przystąpieniem Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, co oznaczałoby obecność sił USA i NATO tuż przy granicy z Rosją. Na ten wpis niespodziewanie odpowiedziała w niedzielę rzeczniczka chińskiego MSZ. Jeśli Stany Zjednoczone i Sojusz Północnoatlantycki naprawdę dbają o pokój i Ukraińców, to dlaczego nie mogą po prostu powiedzieć, że nie wezmą Ukrainy do NATO i pozwolą jej być pomostem, a nie polem bitwy? Skomentowała Huya Chunying. W kolejnym tweecie rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin dodała, że Sojusz Północnoatlantycki i USA chcą uniknąć większej liczby ofiar, to dlaczego wciąż wysyłają na Ukrainę broń zamiast zachęcać do rozmów i je wspierać? Prezydent Chin Xi Jinping, komentując w rozmowie z Władimirem Putinem wojnę na Ukrainie, powiedział, że jego kraj oczekuje negocjacji na linii Moskwa-Kijów i deeskalacji sytuacji. Pekin odmówił jednak uznania działań Rosji na terenie Ukrainy za inwazję. Według Stanów Zjednoczonych Chiny uszanowały sankcje nałożone na Rosję przez Zachód. Jednocześnie Pekin poparł rosyjskie żądania wobec NATO. No i jakby nie było, jak bardzo nie patrzeć na te narracje naszych mediów, że chociażby w tym artykule nawet to było zatytułowane kuriozalny wpis rzecznik MSZ Chin, no to tutaj Chiny wypadają na ten kraj najbardziej neutralny. Nawet ich waluta generalnie nie cierpi, tylko cały czas zyskuje. To też jest ciekawe, nawet zyskuje bodajże do dolara, jak sprawdzałem ostatnio, ale oni faktycznie wypadają na tych neutralnych, bo Putin dał wcześniej jasno do zrozumienia, że zgodnie z wcześniejszymi umowami międzynarodowymi, z tym jak się dogadała Federacja Rosyjska z NATO, no to NATO nie miało się bardziej rozszerzać na wschód. Tymczasem z Ukrainą były podejmowane coraz to poważniejsze rozmowy na ten temat, żeby Ukraina jednak weszła do NATO i NATO cały czas się rozszerzało tutaj na wschód. Więc jakby tak patrzeć na drugą stronę barykady, no to też możemy mieć takie przypuszczenia, że faktycznie ta Ukraina mogłaby pozostać tym buforem. I Putin finalnie, przynajmniej według narracji chińskiej i rosyjskiej,
zrobił to, co zrobił, bo wcześniej to zapowiadał, że zrobi, jeśli NATO zrobi to, co zrobiło. Jest to takie dość niejednoznaczne wszystko. No, nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłem, czy źle to wyjaśniłem. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne i klarowne. W każdym razie lecimy już z drętwem sucharem. Halo, dzień dobry, lotnisko. Chciałem się zapytać, ile leci samolot z Warszawy do Pekinu? Chwileczkę. Dziękuję. Tego skoro mamy od Dal Real Jana, za co dostajesz od nas złote lotnisko. A jak i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to wbijaj koniecznie nasz drugi kanał Suchary z Sucharami, gdzie dostaniesz drętwego suchara. A tymczasem zapraszam cię raz jeszcze na BNB Extra, na nasz drugi kanał, gdzie Ania przeprowadziła swoje malutkie śledztwo, że tak można to nazwać. W każdym razie, no, została niemile zaskoczona przez osoby, które teoretycznie chcą pomagać Ukraińcom, a w tym czasie to zwyczajni. Generalnie zobaczcie sobie sami. Tutaj macie linki, linki również w opisie i w przypiętym komentarzu. Ja już się żegnam, trzymajcie się ciepło. Powiem wam szczerze, że emocje chyba, które już panują w Polsce i panują w sumie na świecie, udzieliły się także mi. Tym bardziej, że no chciałabym was też w tym odcinku trochę przestrzec, bo wielu Polaków stara się pomagać, co jest super, co jest piękne, ale jak się okazało i się dowiedziałam...